misja nagrywać, ale nagramy okolice. Ale w ogóle ptaszki nie śpiewają. Trochę. Może będzie lepiej widać kołchozik. Miejscowość po drugiej stronie granicy nazywa się bodajże Nieporożniewcy. Takie wzgórze, z którego pięknie widać sąsiednią stronę. No, słuchajcie, tak jak mówiłem, miałem nic tu nie nagrywać. Jestem zupełnie, dzisiaj zupełnie leciutko, lajtowo sobie pojechałem w miejsce, które dobrze znacie z moich poprzednich filmów, czyli dawna wieś Jamasze, po której został tylko krzyż. Na pamiątkę, której został ustanowiony ten krzyż, ławeczka, można sobie usiąść, popatrzeć na Białoruś. Jak widzieliście wcześniej z tamtej góry, gdzie byłem, widać, no widać kołchoz, widać zabudowania, widać domy białoruskie. Pozornie wszystko wygląda normalnie, praca w re, krowy wyprowadzone, traktory jeżdżą, zobaczymy co to będzie dalej z tą rewolucją białoruską. Natomiast jedną rzecz chciałem wam pokazać. Jeszcze ciekawostkę. Otóż zaparkowałem sobie tutaj na poboczu. Wracam do samochodu. I co widzę? Straż graniczna jeździ sobie, patroluje. Ale oprócz tego rozdaje też, wkłada za wycieraczkę o taką ulotkę. Straż Graniczna informuje o zakazie wejścia na pas drogi granicznej. Jest zdjęcie. To placówka straży w Krynkach. Rozdaje takie ulotki. Jak byłem na górze i nagrywałem kołchoz, jechał cywilny samochód Opel Astra bodajże. Oni prawdopodobnie takimi jeżdżą. No i zostawili mi taką ulotkę informacyjną. Co o tym sądzicie? O, proszę bardzo, po niemiecku, po rosyjsku, po angielsku. No to chyba już nikt się nie wytłumaczy, że nie wiedział, jakie są zasady. Proszę bardzo, zdjęcia. Placówka Straży Granicznej w Krynkach. Takie rozdaje ulotki. Proszę bardzo, jak służba dostosowuje się do dużego ruchu turystycznego, który tu panuje. Bo oczywiście spotkałem kilku rowerzystów, nawet zamieniłem dwa słowa z jednym z nich, także kręcą się. No to taka mała ciekawostka. Straż Graniczna informuje i rozwozi ulotki. Trzymajcie się.